Opowiadaj, Waldek, co żeś zepsuł. Koźwa, wiesz, dzisiaj rano, koźwa, przyjechałem na tym, jeszcze koparkę miałem. Przyjechałem, koźwa, wiesz, postawiłem go, koźwa, na tym. Tu stał tam dalej, koźwa, koparką robiłem, koźwa, na te. Przyszedłem, koźwa, chcę mu odpalić, koźwa, hechła, hechła, hechła. Akumulator jeszcze był dobry, koźwa. Mamy nowe zlecenie, Ford Transit na ulicy Mysłowicka Strasse, czyli ulica Mysłowicka. I ulica Mysłowicka i mamy Polaka. Ford Transit, tylko to jest przy bramie B1. Gdzie jest brama B1? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba szukać, kurde, gdzie jest ta brama B1. Bądź człowieku mądry, gdzie jest brama B1, jak tu jest nic nie ponumerowane. Brama B1, a nie ma numerów. Mówię, kurde. No i to wszystko. Bądź tu mądry, gdzie tu jest B1. Czy to są bloki? Kurde, te bramy nieponumerowane są. Te numery są 59, 50 to... Pierwsze ta, to ja nie mogę. I weź tu człowieku znajdź. Brama B1, a bramy nieponumerowane. O yes. Objedziemy to od strony drugiej, zobaczymy. Trzeba tu zawrócić. Nakręci. Bardzo przyjemnie się takim samochodem zawraca na takiej wąskiej ulicy. No i gitara. Szukamy bramy B1. No i mamy furtkę znalezioną. Ciekawe, co mu się stanęło się. Obejrzymy. Opowiadaj, Waldek, co żeś zepsuł. Koźwa, wiesz, dzisiaj rano, koźwa, przyjechałem na tym, jeszcze koparkę miałem. Przyjechałem, koźwa, wiesz, postawiłem go, koźwa, na tym. Tu stał tam dalej, koźwa, koparką robiłem, koźwa, na te. Przyszedłem, koźwa, chcę mu odpalić, koźwa, hechła, hechła, hechła. Akumulator jeszcze był dobry, koźwa. I wiesz, akumulator się rozładował, kumple próbowali mnie zaciągnąć, koźwa, silnik nie zaskakuje w ogóle. Aha. Przyjechał z tego, z warsztatu, koźwa. Aha. Akumulator niby podładował, znaczy podładował, podłączył pod akumulator, koźwa, ale gdzie tam, koźwa, nie chciał nic, koźwa, nie chce nic ruszyć, koźwa. No to holujemy go, nie będziemy się z nim męczyć. No. A tam na Grossbierenstrasse jesteście, no, nie? Na Grossbieren, no. Jaka dzielnica to jest? Gdzie... Na Lichtenfelde. Ach, tam aż, o kurde. No. No to mamy wycieczkę. No mamy wycieczkę, koźwa, no dobra, tego pakuję. Na pewno. Automat to jest czy manual? Manual. Dobra, to chociaż tyle, nie trzeba będzie wymontowywać. No. Ale nie, czekaj, on ma napęd na przód. No. On ma napęd na przód. Będzie zabawny. No, on ma napęd na przód, także... Zobaczymy jak go, ugryziemy go zaraz. Tak. Bierzemy go.
Także z samochodem nie wiadomo, co się stało. Kręci, kręci, nie odpala, potem się akumulator wyładował, tak słyszeliście, że co będę wam powtarzał, Waldek już wszystko opowiedział. Zabieramy furę. Oj, to nas wycieczka czeka. Tym nie pojedziemy tak szybko. Także podejrzewam, że będzie ponad godzina. Warsztat, chłopaki na warsztacie do 17 są. To zdążymy. No. A wiesz co? Pokaż mi kluczyk do niego. Kluczyk. Ja zobaczę sam, co to kurde jest. Długo czekasz, od 10. Od 10 chyba. Ja teraz dostałem to zlecenie. No nie, bo najpierw przyjechał od nas z warsztatu, choć wiesz, no przyjechał, spróbował, nie dało się. Dopiero, no wiesz, już wszystko gaśnie, koźwa. To kluczyk, stacyjka. No się nie, to bateria. A nie ta z akumulator. Masz ją z przodu czy tu pod spodem? Tu z tyłu. O kurde. Nie ma, próbował i podłączał, koźwa, i pod akumulator. Ja mam trochę inne, wiesz, żeby to wjechać tym. Ja mam trochę inny akumulator. Da się to odsunąć? Tak, no czekaj, nie. Ja przyniosę swój akumulator, zobaczymy. Może chociaż podjechać trochę na rozruszniku, wiesz? Spróbujemy go odpalić. A jeżeli nie, to podjadę sobie nim na rozluźniku. Kurde, nie podjadę sobie. Bo mi baterię ktoś wziął. Dobra, nawet nie wyciągaj. Bo mi ktoś baterię wziął. A skurczybyki też tej mojej robocie wezmą, wiesz co, i ci nie powiedzą nawet. Pieprzyć to, dobra. Tak to jest, jak się jeździ na zmiany i nie ma się swojego auta, tylko każdy kurde wejdzie, weźmie ci coś, przestawi, potem weź szukaj, weź to, kurde. Musimy nad kompensacją popracować, myślę. Myślałem, że pokazujesz na lewo. Nie. Musimy nad kompensacją popracować. Nic się nie stało. Tak wejdzie, nie? Tak. No to jedziemy. Ale co?
Tak mniej więcej. Daj mi znak, jak to pójdzie gdzieś tak mniej więcej do tego, do koła. No. Będę się starał tam trafić. Krzycz, nieważne. Gitara. Nie wygląda dobrze. Drewno szuruje jakoś, bo... A, to jest normalne. Nie da się inaczej. Nic mu nie będzie, tam ma miękki plastik pod spodem. A ma tam taki miękki plastik pod spodem. Tam mu nic nie będzie. Już setki tego holowane, wiesz. I tu się zaczyna teatrzyk. Okazało się, że lewe przednie koło jest w małym dołku. Wystarczyłoby troszeczkę podnieść samochód lewarkiem na przykład, ale się okazało, że w moim samochodzie nie ma lewarka, bo ktoś wyciągnął go. Można byłoby go podnieść troszeczkę dźwigiem, ale okazało się, że mój samochód nawet nie ma jednej deseczki, żeby podłożyć pod dźwig i tak dalej, i tak dalej. Ten samochód, którym ja przyjechałem, jest totalnie pustym samochodem, jak normalny wycieczkowy samochód osobowy. No i tu się zaczął teatrzyk. Na szczęście Waldek miał jakieś rurki kanalizacyjne, które uratowały nam tyłek. No ale nie będzie chciał niżej. Krzywo jest, wiesz? Tam fura idzie w górę, a to nie idzie w dół. Ulala. Nigdy nie ma tak kolorowo, jakby się chciało. Tak mi on nie pójdzie. Kurde. Muszę go lewarkiem podlewarować. O, tu wejdzie. Tu wejdzie, tu wejdzie. Tak, tam siedzi w dziurze, wiesz? Tak. Tutaj, aby stąd było. Tam siedzi w dziurze. O, muszę go troszkę podnieść. Nie takie rzeczy się podnosiło. Teraz to się wkurwiłem. Akumulator mi wyciągnęli. Ten sztangę od tego wczoraj się tam wkładałem. Dzisiaj nie ma. Kurwa, dziadostwo takie, że co, nienawidzę takich ludzi. Weźmiesz, powiedz, chłopie, potrzebujesz. Nie ma problemu. Nie ma. Wczoraj kurde sztangę miałem. Czyś trzeba będzie to pompować. Na dziady pieprzone. Tak, to się kurde przykręca. Nie, no nienawidzę tego. Klucz jakiś coś? Tak, kurde. No. Nie. Zresztą no, denerwują mnie takie dziady. A do dyspozytora zadzwonię, kurde, i powiem, co to jest. Łapy poutrąca, wiesz? Coś znajdziemy. Sięgniesz tam czymś? Chyba nie. To jest kurde dziura taka, nie wiem co. Sięgniesz tym? Gdzie? To trzeba przykręcić ten kwadrat w środku. Ten? No. Nie, nie da rady. No to rura była. Do tego jest rura, tu powinna być.
chociaż trochę, żeby ćwiczyć. Dobra, super. Ale będzie najprościej, wiesz? Dobra, nie wiem, mocno chyba nie trzeba będzie. To tak, żebyś opór poczuł. Wejdzie to tu. Jak można wziąć komuś z samochodu i nie powiedzieć słowa? Wejdzie to tam, czy... Chciałbym progów gnieść. Gniewa się. Nie, nie tak nie pójdzie. Weź odkręć, zobacz, czy to żadę. Chyba dźwigiem go wezmę, wiesz? Tak, założymy pasek, założę i wszystko. Podłożę klocka i podniosę go. Trochę. Chyba, że jeszcze tu spróbuję. Brak mi kurwa słów na tych. Jak można od drugiej strony włożyć bolca? Powinien być od tyłu włożony. To powinno być obrócone. Ci ludzie naprawdę pojęcia nie mają, co robią. A tej śruby nie da się. A może młotkiem z tamtej strony puknąć, żeby to się. Nie, nie, tu jest blokada. To tak ma być. Co za kurwa dziady. Nie idzie tego inaczej określić. Wiesz co, jak naprawdę nikt, na nikogo nigdy nic nie mówię, także kurwa idę do szefa. I się zapytać, kto ukradł moje kurwa lewarki i tak dalej. Bo to jest skurwysyństwo już, wiesz? Młotka też nie ma, miałem młotek fajny. Patykiem muszę kurwa robić. Wszystko wyczyścili wczoraj. Za kurwa dziady. Czekaj. Nie, nie, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Pokaż te twoje kombinerki, sprytne. Podłożymy go tam dalej i będzie szybciej. Odpłośkę. Przykręciłeś, nie? Tak. Nie
nienawidzę cię. Pani sięga. Nie, bo potem tego nie wykręcę, kurde. Nie, trzeba dźwigiem to zrobić. O, ja nie wiem. O, uważaj. Trzeba ciąć. Widzisz, tu masz taką blokadę, także no, tego nie obrócisz. Nie obrócisz, no. Mówię, no idioci. Aż dziwne, to... wiesz co, bo u nas naprawdę bardzo dobrze. To wzięli goś na burzyni, goś. Dobre pytanie, nie? No. Nie wiem jak. Na siłę wbił chyba. Zrobimy to inaczej. Ej, teraz to jak ten opuszcz z wodą młotkiem, to może i wyrazło. Bez znaczenia. Teraz to już go mam gdzieś. A są dziadyś, już widzę, nawet nie masz klocuszka jednego, żeby podłożyć, nie ma nic, wszystko rozkradzione. Co za kurde jedno. Jak to jest, jak ale wczoraj było! Ktoś przyszedł i wyciągnął sobie dla swojego auta. Wczoraj było! Jedna taśma zostawiona. Nachętniej to bym jeszcze zrobił, zadzwonił do bazy, powiedział, że pierwszy raz jak tysiące samochodów przeholowałem, że się nie da, wiesz? No. Olać to. Wszystko kurwa rozkradzione. Weź ty człowieku nie przeklinaj, nie? A. Niemcy, a mówią, że Polacy kradną. No. Polacy kradną. Polacy im kradną. Ale jestem zły. Jestem bardzo zły. Bo klocki drewniane, każdy wiesz, po 5-6 na samochodzie miał dziesiątki, no, żeby się kantówkę tu podłożyć. Nawet nie ma. Nie ma nic. Wszystko rozkradzione. Damy jakoś radę go, jeszcze nie wiem jak, ale damy go radę. Oj. Miało być słodko, szybko.
A tu widzisz. Rurę mogę ci dać 50 kawałek albo setkę. Nie. Drewno teraz potrzebuję. To potrzebuję. Muszę go przeszukać, to może jeszcze coś znajdę. Ale będzie bura w filmie. Jak naprawdę zawsze spokojny byłem, to teraz jestem wkurwiony na maksa. Nie lubię jechać, wiesz, na zlecenie, jak wiem, że nie mogę go wykonać. Kurwy, syny. Mogę już robić tutaj w tym, w Krolu? W Krolu, no parę lat, miałem trochę przerwy, ale parę lat już. A w Niemczech ponad 30 jest. A tu nie ma. Jest już, jest, no. Nie masz drewna, drewno potrzebuję. Drewno? Drewno, drewno. Nie mam. Dobra. No. Nie, ja tu muszę cię, Waldek, teraz nagrać, jakie ty arcydzieło tutaj zrobiłeś. I to trzeba szefowi pokazać. Tylko muszę głos zmienić na niemiecki, szajse, szajse, szajse mówić. No, super robota. No i zwijamy to. Zobacz, minuta roboty by była, gdyby był materiał. Zatrzymać, nie, ja sobie klocki dotnę, co ty, kurde. Tam na placu mamy. Tylko ktoś ukradł, ktoś sobie wziął, jakiś kurwa leniwy, wiesz. Po prostu ktoś wziął. Bo mu się nie chciało docinać, albo iść, nie wiem, na magazyn. My mamy. To tam jakaś menda była u mnie w aucie, wiesz. Wczoraj lewarek używałem, sztanga ta długa do lewarka. Tylko co ciekawe, po co to komu? Po co to komu, rozumiesz, jak nie pasuje do innego lewarka? No dobrze, wdrożymy to, tak położymy i... No i widzisz. O, to se zajaraj, no ja to muszę pozbierać wszystko. Dobra. Bieg bez znaczenia. Słabiutki.
Ciężki masz to autko. Ciężkie, ciężkie. Kurde, tak na całej wysuniętej to spierdolę. Po. No. A będziemy po milimetrze pracować. Zobaczymy. Oj, coś dzisiaj pod górkę idzie. Co to dzisiaj? Poniedziałek, kurde, czy co? Kresła tak, wczoraj kresła przyjechałem do roboty, kresła przyjechał ten mój partner. Nic się nie odzywa, kurwa, obraził się przez weekend, czy co? Okazało się, że ma kresła tą anginę. O kurde. Kresła, mówi ty, nie dam rady robić. Pojechał, mieliśmy tutaj bez poprawić. Zapierdzielałem sam, kurwa. O, cholera. Idzie. Tak będzie dobrze. Kośma, zaczęło, pół do siódmej. Zacząłem koparką robić, bo tak już przyjechali pół do ósmej. Ja zbierałem cały, pozasypywane kośma na te. No tam trochę, wiesz, pomogli na te. O, gdzieś pół do dziesiątej, kośma, samochód. Koparkę załadowałem, kośma, na samochód, na przyczepę, kośma. Dobra, kośma, na te. Odpalam, mówię, jadę, kośma. Odpalić koparkę, kośma, ja ci do stacyjki, kośma. Mówię, no skurcz pan, mówi, tydzień się zaczął, jak skurczymy. A to ciekawe, co jest, rozrusznik czy co? Rozrusznik właśnie kręcił? Kręcić, ale nie mógł, kurwa, silnik nie mógł zaskoczyć, kurwa. Jak? Aha, a może pompa poszła, jest, albo coś? Kurwa. Może pompa poszła? Może pompa poszła. A to jest, stare, to ma się... W piątek czy w czwartek zaczęła mi się palić ta kontrolka od tego, checkpointa. A, no to możliwe, czy coś tam było nie tak, coś tam wyczuł. Za słabe ciśnienie miał, albo coś. Dawał znać. Dawał znać, proszę pana. Tylko się nie słuchało. No. Tak, się nie słucha, bo robić trzeba. To się chyba pomału na złą kwalifikuje. To 16, to jest mi jednak. A no tak, no budowlane auto inaczej wygląda. 70 tysięcy, w zeszłym roku miał skrzynię biegu wymieniane. A nie, no to naprawiać pewnie. No wiesz, jak tu będzie pompa, to wiesz, jakie to koszty. Obiecuję mi od zeszłego roku nowy, kurwa. Może w końcu kurwa dojdzie do tego, że dostanę, kurwa. Mi też tak obiecują. Nie, przychodzą od groma, wiesz, przychodzi co chwilę, kurwa, przychodzą nowe samochody, kurwa. To duża firma jest, nie? No, to ponad 300 osób. Chyba będzie trzeba za parking zapłacić. Będzie dzisiaj. Nie, bilet trzeba włożyć, kurwa, i ten. Zadzwonić, oni wypuszczą, kurwa. No, też tak mi się wydaje, bo to... Ja tu nie jestem jakiś klient. Kurwa, tam idzie. Ulala.
No. Nie, też tam to jest inaczej jest. Dzisiaj wszystko nie tak. Od tej strony może. Dzisiaj wszystko nie tak. A miało być kolorowo, pięknie. Jeszcze ktoś z Lichtenfeldem na banku. O kurde. Weź w godzinach szczytu przez miasto pójdę. No to ci nie zazdrę. Jak nic pójdę. No przynajmniej. No przynajmniej. A tak normalnie jedziesz nim do domu czy jak? Tak, tak. Mamy gość, że pod kołową trzymamy gość. No i dobrze, no chociaż tyle. Będziesz miał nadgodziny. A u nas nie płacą nadgodziny. Nie. To ja bym powiedział, to się pierdolcie sobie, zróbcie tu sami. Właśnie to jest tak, proszę, tak ja dzisiaj miałem tą robotę na dwa dni. No. Tylko, że wczoraj moncerzy się bawili do 14 czy do 15, krzyżwa. To nie będę czekał, bo ja skończyłem, krzyżwa, o 10, krzyżwa. No. Bo wykopałem tej doły, krzyżwa, i skończyłem, krzyżwa. Pojechałem jedną maszynę oddać do naprawy. I miałem wolne kończo. Aha, no to tak. Czyli ty sobie to nadrobisz. To czyli ty sobie to nadrobisz. Gdzie my go tu zaczepim, panie? Czy to pójdzie tak? A nie, to tego w ogóle nie użyjemy. I też będzie ładnie. I też będzie ładnie, nie chciałbym tego zgubić. Tylko mu na łeb spadło. No. To jest guma, ale to wiesz, jaka to guma? To już krzyżwa taka, krzyżwa, że... Że ktoś się nie już używa. Już trochę krzyżwa te. Czekaj, a jakby... widzisz, tu jest luźne, o. Czekaj, to przełożymy. Nie, po prostu wyciągnąć więcej. Dokładnie. O teraz. No. To. No. Tam też jest chyba zakręcone, czy nie? Też. Tam trzeba. Aż ten centymetr zobaczymy, a nie to jakiś sznurka będziemy. To był kiedyś mój samochód, wiesz co, ten, ja miałem przerwę, tam było wszystko w tym aucie. No. Wszystko, kurde. Lewareczki, nie lewareczki, bo u nas jest tak, że jak potrzebuje ci leweczka, idzie do Bauhausu, kupuje, daje szefowi rachunek i wszystko. No. A tu skurwysyn ci przyjdzie i sobie weźmie, wiesz. Zaczep. A i teraz będzie gitara. O, to już co da to dwa razy, kurde. A dwa razy to nie pójdzie, ale... Kurde, to musi być bezpieczne. Robimy inaczej, zawiążemy to po prostu. Ale wkurwiony jestem. Kawałka deski, żeby nie był w samochodzie. Pomocy drogowej. Skurwysyństwo, naprawdę. Dobra, no, oświetlenie jeszcze i spadamy w tym. No mamy to oświetlenie, miałem tu chyba. Cztery różne sztangi od lewarków. Dwa zepsute lewarki i jeden bez sztangi. Same złomy, wiesz? Same złomy. Co dobrze, że nie aluminiowy. Można przylepić. Gdzie jak pójdzie w połowie? Troszkę wisieć, wiesz, jak będziemy skręcać, bo zerwie. Zobaczymy, czy to działa. O.
zapieramy sprzęta. Wszystko też złom. Teraz to zwinę. Poszło? Widzisz. No. Jutro możesz u nas zacząć. Bo to jest bardzo brudne, wiesz? Od jutra nie ma problemu. Samochód odstawiony. Tutaj w prawo i tam musisz się zatrzymać przez żółtą linię i drzwi się automatycznie otworzą. Dobra. Dzięki serdecznie za pomoc. No. I do następnego. Prześleć linka na ten. No i z Waldkiem się pożegnaliśmy i lecimy dalej.